Piotr Sopczyński, dobry wieczór. Ryōyū Kobayashi bierze wszystko. Zdobywca Pucharu Świata wygrał także turniej Raw Air. Finałowy konkurs w Vikersund dla Domena Prevca. Czwarty był Jakub Wolny. Jakub Wolny, czyli wolność i swoboda na Vikersund Bakken. 3 dni tutaj 3 razy bił rekord życiowy w długości lotu. Ten najnowszy wynosi 230 metrów. Taki lot musiał zaimponować każdemu. Kamil Stoch tylko się uśmiechnął, gdy zobaczył wynik. Po pierwszej serii Wolny był na podium, a za nim wielcy lotnicy Stefan Kraft i Robert Johansson. Austriak w finale wyprzedził Polaka, ale i tak brawa dla Wolnego. 4. miejsce, najlepszy wynik w karierze. W najlepszej dziesiątce jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dziś po 2 latach przerwy na najwyższym stopniu podium stanął Słoweniec Domen Prevc. A cały cykl Raw Air dla Ryōyū Kobayashiego. Japończyk wyjedzie z Norwegii bogatszy o 60 000 euro. W F1. To już jest koniec, nie programu, koniec Formuły 1, ale koniec, mam na myśli Raw Air. Japonia zachwycona, bo zwycięzcą tego prestiżowego i lukratywnego turnieju został Ryōyū Kobayashi, choć ostatni konkurs wygrał Domen Prevc. My cieszymy się z życiowego triumfu Jakuba Wolnego, 4. w Vikersund, o czym za chwilę opowiedzą nasi ludzie tam na miejscu, czyli Filip Czyszanowski i Michał Legulski. Dobry wieczór z Norwegii. Bardzo chciałeś, żeby to był dobry wieczór. I jest chyba dobry wieczór. Wczoraj chciałem, bez polskiego podium, ale chyba możemy uznać to za całkiem przyzwoity dzień dla polskich skoków. Bez wątpienia najlepszy indywidualny start Polaków podczas roweru. Na Vikersund Bakken trwa właśnie rozbiórka skoczni, a my postaramy się rozebrać na czynniki pierwsze to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło. Michał, jesteś zaskoczony wynikami? Wynikami turnieju nie, ale metamorfozą Polaków jak najbardziej. No naprawdę, jeśli chodzi o Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, to było zupełnie inne dzisiaj skakanie. No dobrze, popatrzmy, jak to wszystko wyglądało. 3. konkursowy skok i 3. rekord życiowy, 230 metrów. Jakub Wolny w ekspresowym tempie dołączył do najlepszych lotników świata. Bardzo dobrze pracował na tej skoczni. I dostał też zakaz przelatywania 236 metra, żeby sobie życiówki większej nie zrobił i na szczęście się tego trzymał. Trochę szkoda, bo taki lot oznaczałby pierwsze podium w karierze. Po pierwszej serii Wolny 3. w zacnym towarzystwie, z przodu Kobayashi, z tyłu Kraft i Johansson. Towarzyszy w sensie... Aha, no tutaj na liście, tak, widziałem. Znaczy ja się koncentrowałem tylko za kim mam jechać i w sumie tyle. I Kuba skakał za Kraftem, nad którym miał 0,2 punktu przewagi. Austriak skoczył 229 metrów. Polak, by wygrać, znów musiał pobić rekord życiowy. No to było spokojnie do zrobienia, no tylko troszeczkę brakło. Dokładnie 6 metrów i skończyło się na najwyższym w karierze 4. miejscu. Radość na pewno jest, bo fajne bardzo skoki, ale jest ten niedosyt, bo kurde, no to jest jedno z moich takich marzeń, żeby właśnie stanąć na tym podium. Dzisiaj było bardzo blisko, no szkoda, że się nie udało. No szkoda, bo tak liczyłem, że Kuba na to podium się zmieści, ale i tak dla niego ten weekend był, w ogóle turniej był bardzo udany. Mam nadzieję, że tego tak uskrzydli. No i będzie tylko coraz lepiej dla niego. Za Kamilem Stochem trudna sobota, ale nie ma zmiłuj. Trzeba zmobilizować się na końcówkę turnieju. Wczoraj po prostu byłem nawet nie załamany, taka totalna bezradność, bezsilność. No wiedziałem, że po prostu chłopcy zrobili super robotę, a ja nie byłem w stanie im po prostu ich wesprzeć. Pierwszy skok bez błysku, finałowy, najlepszy podczas całego weekendu, 225,5 metra. Zapewnił awans na 12. miejsce. To była taka rekompensata za te 3 dni po prostu męczarni, ze wszystkim po prostu, też ze skokami, później z tym wszystkim, co się po skoczni dzieje, no bo to też trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, że jednak nie działa wszystko tak jak trzeba i trzeba też szukać rozwiązania. Z uśmiechem Norwegię żegnają też 9. Piotr Żyła i 10. Dawid Kubacki. To cieszy, jak tak naprawdę wszyscy tak daleko skaczą. Kuba od wczoraj pobijał życiówki, także bajka. Jest optymizm, ale ocena całego turnieju musi być bardziej wyważona. 4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe bez miejsca w trójce. Ostatnie pucharowe podium to Willingen, dokładnie miesiąc temu. Oczekiwania przede wszystkim gdzieś tam nasze były dużo większe, ale też musimy popatrzeć, jak jest w tym momencie, że gdzieś tam chłopaki popełniali błędy i muszą z tego wyjść. I to jest optymistycznie, że te ostatnie skoki były dobre. W szampańskim nastroju do Planicy polecą najlepsi dzisiaj Domen Prevc i Ryōyū Kobayashi. Wprawdzie Słoweniec wygrał konkurs o 0,1 punktu przed Japończykiem, ale to zdobywca Pucharu Świata finałowym skokiem wyprzedził w klasyfikacji Raw Air Stefana Krafta i wygrał turniej. W nagrodę otrzymał 60 000 euro. Na co je wyda? Większość pochłoną podatki. Za to, co zostanie, kupię sobie sushi. Spokojnie, spokojnie, podatek dochodowy w Norwegii to 38,5%. Wystarczy na dobry obiad dla wszystkich skoczków i to w Norwegii. Myślę, że starczy na dobry obiad, śniadanie i kolację dla Kobayashiego. I bogaty deser. Tak, troszeczkę puszcza do nas oko Ryōyū Kobayashi. A co tam słychać w temacie Horngachera, bo to wciąż... Udzielił wywiad niemieckiej telewizji CDF. No i cóż, nowości? No, nowością jest chyba to, że mówił o tym, że byłoby dla niego bardzo korzystnie mieszkać w Niemczech i że będziemy bliżej decyzji w Planicy. Co to znaczy dla ciebie bliżej? Że wcale tej decyzji nie musimy poznać w Planicy. No właśnie. Wczoraj ci mówił, że raczej w Planicy podejmie tę decyzję, ale też chyba padło słowo prawdopodobnie. No trzyma nas w szachu bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. No to posłuchajmy Stefana Horngachera, ale nie w temacie jego zatrudnienia, tylko jak ocenia start Jakuba Wolnego, Polaków w Raw Airze, no i dzisiejsze rozstrzygnięcia turniejowe. Jakub wciąż ma rezerwy w ostatniej fazie lotu. Jego drugi skok nie był tak dobry jak pierwszy, ale myślę, że może być zadowolony z czwartego miejsca. To dla niego wielki sukces. I oczywiście widzimy Kubę Wolnego na podium w przyszłości. Jak podsumuje pan turniej z polskiego punktu widzenia? Nie wywalczyliśmy miejsca na podium, ale trzech zawodników w czołowej dziesiątce to dobry rezultat. Mieliśmy trochę problemów w pierwszych zawodach w Oslo. Kamil był trochę zły na siebie. Piotrek nie skakał za dobrze w Lillehammer, ale wszyscy ciężko pracowali, osiągnęli dobre wyniki jako drużyna i do końca robili wszystko, co w ich mocy. To jest najważniejsze. Co może pan powiedzieć o zwycięzcach i o tym niesamowitym finale? Tak, rzeczywiście, finał był niesamowity. Gratulacje dla zwycięzcy Kobayashiego. Jego ostatni skok zdecydował o zwycięstwie. To był wspaniały Raw Air. Kto by pomyślał przed Raw Airem, że w klasyfikacji generalnej cyklu Jakub Wolny będzie wyżej od Kamila Stocha? A byłem ciekawy, czy to zauważysz. Tak, trzech Polaków w dziesiątce, Dawid Kubacki siódmy, ósmy Jakub Wolny i dziewiąty Kamil Stoch. No tak, jesteśmy przy liczbach, to może klasyfikacja Puchar Świata jeszcze? A tak, jedno ważne rozstrzygnięcie. Kamil Stoch na pewno zakończy sezon w trójce. Piotr Żyła w ostatnich dwóch konkursach indywidualnych w Planicy nie ma szans wyprzedzić naszego mistrza, a Kamil będzie walczył z Kraftem o miejsce drugie. Na razie traci 66 punktów. No i jeszcze loty. Tutaj Kamil Stoch będzie polował na kryształową kulę za loty, bo tego trofeum nie ma jeszcze w swojej kolekcji i te straty tam są niewielkie, tak więc Planica będzie kluczowa. Tak, Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie spadł z pierwszego na trzecie miejsce, nowym liderem Ryōyū Kobayashi. No i cóż, w Planicy tylko albo aż wystarczy wygrać dwa konkursy i po raz pierwszy ta mała kryształowa kula będzie Kamila. No dobrze, co zapamiętasz z Norwegii, z tego turnusu 10-dniowego najbardziej? Bo ja na leśniki z drzemem, specjał serwowany w biurze prasowym najczęściej. Nie, największym specjałem są gofry i gofry oczywiście zapamiętam z takim słodkim serem karmelowym. Okej, kulinarnie dziękujemy pięknie z Norwegii. Dziękujemy, zaczyna coraz mocniej padać, więc żegnamy się. Dziękujemy, a my chyba zapamiętamy sushi, na które zaprosi swoich kolegów Ryōyū Kobayashi.